Teraz będziemy ćwiczyć drugie ćwiczenie. Ćwiczenie wyciskanie sztangielek na skosie. Kolega ma po 10 kg na sztangielce. Obciążniki po 1,25. I większe. Jak widać, kolega nisko opuszcza sztangielki, aby maksymalnie rozciągnąć klatkę. Nie liczymy powtórzeń, ciśniemy do oporu. Oczywiście tych powtórzeń nie będzie za wiele. Raczej jesteśmy fanami takiego ćwiczenia, że duże ciężary, mniej powtórzeń. Nie bawimy się w małe ciężarki. O matko. Teraz kolega machnie. Sery na skos. Wszystko się angażuje się również. Bareczki. Przednie aktony. Jak widać, tak samo wpuszcza do dołu, żeby elegancko rozciągnąć mięsień. Jak widać, nie ma z tym problemu. Kolega, kolega robi 2 minuty przerwy. Ruszamy. Druga seria. Pamiętajcie, pamiętajcie, nie ma pierdalania się. Tak, tak, kolega naoglądał się naszego fana Roberta Bulnejka. Nisko, nisko. Nie prostujemy do końca kończyn. Jak zauważyliście, robiłem skręt hantlami. W ten sposób angażowałem jeszcze bardziej klatkę. Kolega daje z siebie wszystko. Jako przy treningówki użył mocnej czarnej. Zaparzył czarnucha. Chyba jest. Dobra, teraz kolega ciśnie. Druga seria. Dajemy sobie wszystko. Jak widać, teraz światełko jest zgaszone, żeby oszczędzać prąd. Jak też widać na filmie, kolega ma też inną technikę. Każdy wor jak chce. Oczywiście tak samo jak ja. Nasze przetreningówki to mała czarna. Żeby jakaś siła była. Jak widać, kolega stęka jest, dodaje sobie siły. Kurde. Kolega teraz przejdzie do trzeciej serii. Jak widać, ciężaru nie zmieniamy. Ciężar stały. Kolega jest jak na razie amatorem. Pamiętajcie, nie ma pierdalania się. Amator, amator, ale od czego, zawsze od czegoś trzeba zacząć.
Na szczyt zawsze jest dość ciężko. Dawaj, dawaj, amatorze biegu w setkę. Dawaj! Ciśnij! Dawaj! To tylko żelastwo. Tylko grawitacja. Dobrze. Jak widać, każdą serię ciśniemy. Na maksa. Max. Tylko to się liczy. Jeśli czegoś nie robisz przy siłę, nie osiągniesz żadnych efektów. Teraz kolega zapieprzy na klatkę swoją, na mięsień piersiowy. Koniec gadania! Ćwiczymy! Hop! Zamiast leżeć na kanapie, ruszcie swoje dupska i na siłownię. Nie chcecie być jak jakieś gałązki. Zima idzie, najlepszy czas na pakowanie. Żeby już w lato elegancko wyglądać. Pokazać swoje wymiary. Dawaj! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Dawaj! Dasz radę! Ćwiczcie na siłowni, ale nie na Facebooku. Dobra. To jest kolega, przejdzie do serii czwartej. Dzisiaj robimy na skosie 5 serii. Będziemy bardziej ćwiczyć na skosie, więcej na skosie. Zaufamy temu ćwiczeniu. Jak widać, czy to pierwsza seria, czy to czwarta seria. Technika nienaganna. Jak widać, praktycznie, teoretycznie jesteśmy przygotowani znakomicie. Jakbyśmy to robili od wielu, wielu lat. A zapewniam was, że to kolegi bodajże 5. trening w życiu. Ter. Teraz będziemy podnosić. Znowu sęgielki, czwarta seria, mamy dziesiątki, myślę, że wakacje będziemy łapać już się z kumplem za 30, ale co będzie, pożyjemy, zobaczymy. Tak samo u partnera, nienaganna technika. Jak widać, póki co nie ma problemów z wyciskaniem sztangierek. Jak widać, jak nie macie przeciwlingówki, Mała czarna zawsze kopnie. Spięło mnie. Co, koleżko, popijasz? To jest woda żurlana, mineralna. Naturalna. A kranówę też można pić? Oczywiście, jak ktoś nie ma pieniążków na jakąś wodę mineralną, to z kranówy se może napić. To lepiej pić kranówę niż w ogóle. Ja polecam pić. Tak samo jak z treningami.
lepiej ćwiczyć raz w tygodniu, raz w miesiącu niż w ogóle. No, dobrze pewnie. Kolega gada. Tak, bo niektórzy są tacy, że nie ćwiczą, bo ja raz w tygodniu nie ćwiczę. Lepiej ćwiczyć raz niż w ogóle. A, kolega będzie teraz przechodził do serii piątej. Ostatnia seria musi być zajebista, najlepsza. Jak kolega wcześniej mówił mi, już klatkę mam bardzo zmęczoną. Napuchnięta, napompowana, już pompę czuję. Czuję, że mnie rozrywa już, kurwa. Zobaczymy, jak to pójdzie. Takie zwierzenia właśnie były. Ale cóż, nie boi się, nie boi się walki, nie boi się bólu mięśni. Dobra, jedziemy. One. Two. Three. Cztery. Piąt. Jednak mięśnie za bardzo były zmęczone. Ten ból dał się znaki. Jęczy z bólu. Jęczy z bólu. No ale nic. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Jak mi boli, o. Teraz kolega zapieprzył ostatnią serię. Również wszystko wydaje się bardzo ciężkie. Jakby to ważyło nie tonę, tylko parę ton. Jak widać, pierwsze treningi są najgorsze. Nie dam się, nie poddam się. Pamiętajcie, nie ma pierdalania się. Nie ma wymówek. Nie ma pierdzenia w kanapę. Siła 100%.